na program Poranek z literaturą przyjdzie do nas specjalny gość. To znana pisarka Małgorzata Musielowicz. Dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwa, że pani przyszła do nas. Ja też jestem zaszczycona, że tu mogłam przyjść. Pierwsze pytanie. Jaka jest pani metoda na napisanie książek? Najpierw trzeba skonstruować akcję. Rozpisać ją starannie na sceny do samego finału. Wyobrazić sobie postać bohatera. Wygląd, usposobienie i nawyki i reakcje. A jakie są pani ulubione zajęcia? Kocham pisać, bardzo lubię pisać, czytać i lubię też malować. Lubię też z moim wcześniejszym bratem, który już nie żyje, lubiłam rozmawiać o książkach. Tak, więc bardzo lubię czytać ogólnie. A wyobraża sobie pani człowieka bez wyobraźni? Niestety, ja nie umiem sobie wyobrazić człowieka bez wyobraźni. Przynajmniej, każdy ma przynajmniej garść wyobraźni sobie. Niektórzy mają jej więcej, a niektórzy mniej. A skąd pani czerpie pomysły na swoje książki? Często pomysły biorą się znikąd. Czasami zauważam na ulicy jakąś sytuację, co jest iskrą do napisania kolejnej historii. Czy to prawda, że wszystkie ilustracje pani namalowała sama? Tak, gdyż z wykształcenia jestem grafikiem, bardzo lubię malować. Lubię malować i pisać teksty, ponieważ oddaję te książki z pewnością, że to ja wszystko zrobiłam. No to dziękujemy pani za ten piękny wywiad. I ja też bardzo dziękuję, było mi tu bardzo miło. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia.